Cześć, nazywam się Martyna Rab, to jest mój syn Franek. Franek ma 12 lat, jak widzicie, jest prawie mojego wzrostu, dlatego zaproponuję Ci ćwiczenia w parach, tak żeby było wesoło, żeby dzieciaki zmobilizować też do ruchu w domu. Zapraszamy od jakiego ćwiczenia? Zaczynamy od krążenia ramion. Prawa ręka do przodu, prawa ręka do przodu. Robimy około 10. Dobrze. Jeszcze chwilę. Druga ręka do przodu. Tak jest. Pamiętasz naszego berka? To jest berek, w którym trzeba jak najwięcej razy dotknąć zewnętrznej części uda. Dajmy jeszcze obie ręce, żeby je trochę rozgrzać. Do przodu równo. Delikatnie półprzysiady można robić. Świetnie. Stajemy teraz przodem do siebie, tak żeby trochę temperatura wzrosła i jak najwięcej razy musimy dotknąć partnera zewnętrznej części uda, tak no, może być pośladek, tak między kolanem a udem. Bliżej siebie trochę, żeby mogło się dotknąć. Raz. Raz twoje. Dwa. Jeszcze bardziej. Trzy. Ile masz? Dwa. Dobra. Mam cię, ale nie masz takiej siły, ma siły strasznie dużo, aż się go boję. Ile masz? Ja już chyba 6, a ty? No dobra, to jeszcze chwilę, jeszcze jeden chociaż. Dawaj, atakuj. Dobra, niech będzie. No jeszcze, ile masz? 4? No dobra, jest porówno chyba, 5-5. Obie ręce do tyłu jednocześnie dajemy teraz. I raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz stańmy tyłem do siebie. Blisko, robimy skręty z klaśnięciem. W prawo klasnąć i w lewo. Super. 3 do 20. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jeszcze 10. Raz, 2, trzymaj równowagę. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zostańmy tyłem do siebie. Zrobimy skłony. W lekkim rozkroku dotykamy nad głową rękami i między nogami dotknij. Raz. Do 15. 2. I do góry. 3. 4. I 5. Jeszcze 10. I raz. Sorry. 2. Uderzyłam głowę pranka, ale żyję. 3. 4 i 5 jeszcze, 5, 4, kolana mogą być lekko ugięte, 3, 2 i jeszcze raz, góra i dół, dobra, dół, super, dobra, wymachy nóg do przodu, daj mi przeciwną rękę, czyli prawe ręce, przodem do siebie, a może lepiej tak. Będzie tak stabilniej. Wymachy nogi przód. Jedziemy po 10 razy. Raz. Trzymaj proste plecy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeszcze raz. 10. Zmieniamy. Super. I raz. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 i 10. Teraz przodem do siebie nogi na zmianę. Też oprzy się mi na barkach, ja na twoich nogi. Ręce, przepraszam, wyprostowane, plecy proste. Zaczynamy od tej nogi. 3, 4. Raz. Druga. Na zmianę teraz. Tak, 2, żeby było ciekawiej. 3 i 4. 5, 6. Popatrz trochę na mamę, no. 9. Jeszcze 10. Raz, 2, halo, 3, 4, 5. Od razu się wyprostuję. 7, 8, 9, jest, 20, 10 na stronę. Teraz trzymamy się też za ramiona, wymachy nogi do boku, do środka i 10. Tą drugą rękę możesz dać do tyłu, do boku znaczy. 5 i 6. 7, 8, cały czas wytrącam jego równowagę, 9 i 10, zamieniamy się, proszę bardzo, proszę,
No i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Dobra, wspięcia na palce. I może zamieniamy się, dobra, trzy, cztery. Dobra, troszeczkę napieramy na siebie dłońmi i wspięcia 15. Raz, dwa, naciskaj na mnie, trzy, rękami, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, jeszcze pięć, raz, dwa, trzy, cztery i pięć. No i super, rozgrzany. Piątka, dziesiątka. To teraz przechodzimy do części głównej, robimy sobie trening. Cztery ćwiczenia, razy trzy serie. Pierwsze omówimy, będą przysiady, tyłem stajemy do siebie, szeroko stopy. Nie, błagam Cię, bo tak to się przewrócę. Dajmy ręce do przodu. Dobra, i schodzimy w dół. Raz. O, już się przewracam. Pupa do mnie. I to będą takie przysiady, starajcie się schodzić. Cały czas być przyklejonym plecami do siebie. Zjeżdżamy w dół. Albo biodrami chociaż, a plecy jeszcze przyklej. O, i teraz, o, teraz elegancko, da radę. W dół, dobra, to będzie pierwsze ćwiczenie, okej. Zrobimy tego 10 powtórzeń. Drugie ćwiczenie, przechodzisz mi pod nogami i wychodzisz w górę, proszę. Przychodzi Franek, ja się trochę cofam. No, ręce wyprostowane i teraz to samo ja. Starajcie się przechodzić na czworakach, tak żeby kolanami nie dotknąć podłogi, tak? Raz jedna, raz druga strona. Okej, okay. Dobra, Franek, na razie pokazujemy ćwiczenia, więc to będzie nasze drugie ćwiczenie. Trzecie ćwiczenie, przechodzimy do klęku podpartego. Tak, klęk podparty. I teraz kładę sobie ręce na jego łopatkach, na jego barkach. Franek cały czas brzuch wciągnięty, plecy proste. Super. I robimy przeskoki obu nóż dwa razy. Hop. I hop, i zamieniamy się. Teraz Franek. Dwa przeskoki, ja też stabilizacja. Ładnie dłonie pod barkami. Wystarczy dwa razy i zamiana, tak? Też robimy 10 razy to ćwiczenie. I ostatnie ćwiczenie, przejdź Franek do deski. Przejdź do deski. Łokcie dajcie sobie na podłogę, żeby nie za wysoko było, żeby łatwiej było przeskoczyć. Oczywiście możemy skakać obu nóż, żeby było trudniej, albo jedną nogą. Raz jedną, raz drugą, czyli przeskok, obu nóż, jedna, druga strona i zamiana. I też ćwiczenie powtarzamy 10 razy. Ja do podporu i Franek przeskok, przeskok i zamiana. Super, mamy 4 ćwiczenia, przechodzimy do treningu. Pierwsze ćwiczenie, 10 przysiadów. Stajemy tyłem do siebie, ręce przód, łopatki sklejamy, biodra sklejamy, 3-4. I napieraj trochę mocniej barkami na mnie. O, właśnie, łopatkami. 3, nie za nisko zejście. 4, jeszcze łopatki do mnie, Franek. 5, jeszcze bliżej. 6, ała. I 7, i 8. I nie pójdę mocno. I powtarzamy. 9, dawaj, 9. I jeszcze raz. 10. Dobra, trochę nam się łopatki odklejają, ale trudno. Drugie ćwiczenie. Pod moimi nogami przechodzisz. Oglądam Cię. Tak, wyprostuj się. I tyłem do mnie. Ręce w górę możesz dać. Ja staram się też nie dotknąć kolanami. 2. Dobra, cofam się trochę, żeby się zmieścić. 3, teraz 4 mój. 5. Uwaga. 6. 7. Szerzej nogi poproszę. 8. 9 i jeszcze jeden raz. I 10. Ok, mamy to. Teraz klęk podparty. Pierwszy. Dwa przeskoki. 1, 2, tak? Przepraszam. 1 i 2. Już się zmęczyłam po prostu.
Jeden, dwa, drugi raz. Jeszcze trochę się przesuń. Dobra. I hop. Trzeci raz. Franek. Czwarty. Dobra. I hop. Piąty. Super. Przeskoki obunóż w podporze przodem. Szósty. Dobra. Super. Który to już mamy raz? Nie wiem, właśnie, ja też już trochę się pomyliłam. Ale chyba jeszcze ty i ja i będzie 10. No, tak, ja coś tam przeskoczyłam. A! Dobra, ostatni raz. A nie, bo ty byłaś ostatni raz. Dobrze, zgadza się, czyli ja za dużo zrobiłam o jeden. Dobra, i teraz podpór przodem. Podpór przodem na łokciach, żebym nie miała za wysoko, bo jak się oprzę na dłoniach, to będę miała wyżej, więc nie wiem, czy przeskoczę. Hop. I hop. I zmiana. Jedziemy. I hop. Dobra. Szybkie zmiany. I nie podnoś pupy. Ale też nie opuszczaj za nisko, tak? Ładna deska. Mamy cztery. Tak, trzymaj się tego samego punktu, Franek. Pięć. Brzuch wciągnięty cały czas. Sześć. Ale ciężko, co? Ojeju. Trzymaj. Siedem. Dobry trening. No, trzy. Dobra. Osiem. Dziewięć, ale na przykład poszło. Dobra. Idzie. Jest. Ekstra. Dobra. Od początku wszystko, teraz pełne skupienie. Wstawaj tyłem. Gotowy? Jedziemy. Jeden. Klecę do mnie trochę bardziej, bo cię nie czuję. Dwa. I trzy. Dobrze, plecy proste. Cztery. Wydech do góry najlepiej. Pięć. I wydech. I sześć. Pilnuj, Franek, żeby kolana szły na mały palec u nogi. Siedem. Dobrze. I osiem. Aj! Dziewięć. I dziesięć. Jest. Dobra. Pod nogami przychodzisz od razu. Szybko, przyspieszamy. Dawaj. Ręce góra. Raz. Oj, kolanami dotknęłam podłogi. Trzy. Szerzej te nogi. Cztery. Ile mamy? Teraz pięć. No właśnie. Szybko, szerzej nogi. Licz, Franek, bo ja będę gadać. Dobrze. Szerzej nogi. To jak ten ostatni zajazd mój. 10 już było? Jeszcze raz, ja chyba. Nie, bo teraz ja muszę ostatnia. Teraz będzie 10. Nieprawda. Nie, bo ja zaczynałam stąd. Dobra, klęk podparty. Dawaj szybko, klęk podparty. Dwa przeskoki. I raz, dwa. Zmiana. Raz, dwa. Super. O! Nie rób mi tego. Trzy. Sztywno. Cztery. I hops. Pięć. Sześć. Normalnie crossfit tu mam. Sorry, siedem. Osiem. Dziewięć. Okej. I ostatni. Dziesięć. Jest. Podpór. Przeskoki. Jak nie masz siły, to możesz leżeć. Dobra, jak chcesz, to możesz leżeć. Raz, dwa. Dobra, zmiana. Szybko. Raz, ała! Dwa. Dotknął mnie butem.
Zamiast podciągnąć kolano. Dobra. Trzeci. Czwarty. Pupa. Piąty. Końcówa. Szósty. Będziesz miał już trening z głowy dzisiaj. Siódmy. Tylko bieganie cię czeka, 5 kilometrów. Ósmy. Jeszcze raz ja i ty. No dobra. Może być łatwiejsza opcja trochę. Ostatni. Okej, ja ci nic nie utrudniam. Super, ostatnia seria. Lecimy. Szybko. Plecami do siebie. Ręce i raz, dwa. Przyspieszamy już, mamy już prawe. Trzy. Mocno łopatki do mnie. Cztery. I pięć. I sześć. I siedem. Nie pchaj tak. Osiem. I dziewięć. Ostatni. Pomogę ci, Franek. Szybko, jeden, jeszcze jeden. Jeszcze jeden, masz jeszcze jeden, dawaj. I dziesięć. Dobra. Pod nogami. Gotowy? Dobra, raz. Wiesz, aż chrypłam. Dwa. Trzy. Cztery. Licz, Franek, pomóż trochę. Dobra. Sześć. Teraz ja robię. Nie, już ósmy. Osiem. Bo ty zaczynałeś, czyli dziewiąty ty masz nieparzyste. Chyba tak. Jest. Klęk podparty. Dawaj. Co cię boli? A, tylko nadgarstek. Czekaj, nie będę tak naciskać, dobra? W razie czego możesz zejść sobie na łokcie, ale będzie wtedy niutko. Dawaj. O, właśnie. Spróbuj tak samo jak ja. Dobra. Mamy. Trzeci. Czwarty. Końcówka. Piąty. Opa. Szósty. I... O Jezus, nie! Uwnij te łokcie. Ludzie, żyjesz? Głowa do góry. I chyba ostatni. Dziesiąty. Może być podpór teraz. Dobra, możesz leżeć na brzuchu. Łatwiejsza wersja dla mnie. Dla ciebie też. Czyli ułatwiamy sobie w razie czego. Okej. Okay. Czyli całkowicie trzeba. Padnij, powstań całkowicie. Dokładnie. Hop. Hop. Mamy już trzy zrobione. Cztery. Padnij. Tak jest. Powstań. Padnij. Mamy sześć. Końcówka. Siedem. Osiem. Ekstra. Dziewięć. I dziesięć. Okej, brawo, Franek. Dałeś radę? Słuchajcie, prawdziwy crossfit. Oczywiście możecie zrobić zawsze mniej powtórzeń. Nie ma problemu. Bo naprawdę żeśmy się zajechali. Poza tym mam partnera, jak widzicie, prawie mojego wzrostu, więc jest silny. Opcję łatwiejszą wam w podporze pokazałam. Zawsze można zejść do leżenia na brzuchu. Chwilę rozciągania. Zróbmy to w staniu. Czyli trudno ma być. Przeciwna ręka, czy znaczy przeciw po skosie ręka ta sama. Dobra, noga. Czekaj. O tak. Chociaż to tak miało być. Czekaj. Trzymaj się. Daj mi nogę. Dobra. Uwaga. Troszkę ci rozciągam. No. Dobra. Świetnie. Mamy to. Ciągniemy trochę wyżej ją.
trochę wyżej moją. O, można, można na ramię nawet położyć, na barkę. Trzymam cię. Druga noga. Dobra, to nie zamieniajmy się. Dobra, noga do mnie, druga do mnie. No, dawaj na bar. Ta moja lepsza, ta lewa. Ciągniemy wyżej, wyżej. A ty prosty plecy, czy mnie, o właśnie. Tu w razie też można stabilnie, wiesz. O, tak. Nie na nodze. Dobra. Trzymamy się razem. Barki, barki, jest zewnętrzna noga. Pięta do pośladka. Zewnętrzna. Możesz się teraz opierać. Dolna noga lekko upięta. Przednią część uda rozciągniemy, bo tak przysiada. Wszystko nam pracowało. Cały ogólnorozwojowy trening. Naprawdę. Rewelacja. Z młodszymi dziećmi można to samo zrobić, tylko wtedy więcej mama się zmęcza, dzieci nikt więcej po prostu sobie poleżą albo przechodzą na czworakach, bo pod nogami to mama nie przejdzie przez takie krótkie nóżki. Więc może tutaj dziecko wtedy w większości przechodzić. Przysiady możecie robić osobno. Druga noga. Trzymamy się. Zewnętrzna część uda. Miło, że mój syn zawitał i poprowadził ze mną trening dla was. Cieszę się bardzo. Ćwiczymy dalej, co? Jutro w domu. No trzeba, trzeba, mówi, że trzeba. Ta piąteczka. To co, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.